Specjalnie do tego podcastu usunąłem sobie kamień z zębów dzisiaj. Nie mogłem mieć przez 2 godziny. Po drodze wjechałem do Maka. Witamy w kolejnym odcinku Piątków po Deployu. W tym odcinku porozmawiamy o mobile. Pewnie dużo o tym Androidzie, ale postaram się wcisnąć tutaj iOS-a, gdzie tylko będzie można. A dzisiejszym gościem jest Paweł Ławiński, który jest liderem działu mobile. I co, na co dzień używa Androida i chyba zmieni na iPhone'a, ale to o tym przekonamy się dalej. Paweł, powiedz coś więcej o sobie. Cześć, mam na imię Paweł. Faktycznie największą styczność miałem z Androidem. Praktycznie aplikacjami mobilnymi zajmuję się od ponad 7 lat, z czego 2 ostatnie lata również Flutter, więc dalej gdzieś tam jestem w środowisku Androida. Faktycznie z iOS-em miałem mniejszą styczność w całym swoim doświadczeniu, ale jednak mimo to wchodziłem w buty zespołowi iOS, żeby jednak poznać troszeczkę platformę i wszystkie funkcjonalności. No i myślę, że to całe doświadczenie w Androidzie w jakiś sposób nie tyle spowodowało, że zacząłem się nudzić, ale chciałem spróbować czegoś nowego, dlatego też decyzja o cross-platform. Okej, dobra. I teraz w sumie, Paweł, zajawiłeś, co konkretnie w tym odcinku będziemy poruszać. A będziemy poruszać to, że czy osoba, która robi native, powinna przejść na ten cross-platformowe rozwiązania. Konkretnie będziemy mówić tu o Flutterze, bo nie podejrzewamy w sumie, żeby osoba, która robiła na Androidzie coś jako native, przechodziła do React Native'a. Nie? Mm-hmm. Więc tego React Native'a trochę pominiemy, więc jeżeli jesteście wiernymi programistami React Native'a, to słuchajcie dalej, żeby przejść później na Fluttera. Także ten temat poruszymy. Okej, Paweł. Pierwsze pytanie. Dlaczego native, osoby, które robią w native, czyli mówimy tutaj o Kotlinie, o Swiftie, nie chcą robić w cross-platformowych rozwiązaniach? Dlaczego mają te opory? Okej, myślę, że tu mamy takie trochę dwie drogi, bo mamy osoby, które nie chcą z przekonania robić w cross-platform z tego względu, że są mocno przywiązane do danej platformy, do całego ekosystemu tej platformy, do urządzeń, które używają, więc są to osoby, które nie chcą po prostu wchodzić w inne technologie mobilne. No, oczywiście mamy też osoby, które mają pewne obawy, żeby przejść na cross-platform. Mówię tu o osobach, które nie są przekonane do danej technologii cross-platformowej, czy to Flutter, czy React Native. Muszą jednak zmienić język programowania, muszą zmienić troszeczkę podejście w wytwarzaniu aplikacji mobilnych, więc myślę, że większość deweloperów ma jednak jakieś obawy, żeby przejść na tą technologię, tym bardziej jeżeli ma już duże doświadczenie w technologiach natywnych i w jakiś sposób boi się zrobić krok w przód, żeby zmienić pracę, powiedzmy. No właśnie, pytanie, czy to jest krok w przód? Bo dla takiej osoby wychodzi, że nie, bo gdyby był w sumie, to pewnie deweloper powiedziałby, okej, dobra, to jest kolejny etap, w którym muszę się czegoś nauczyć. A u niego przecież wszystko działa, tak? Robi sobie na Androida, ten Android jest, jakoś tam sobie działa na tych urządzeniach wszystkich i chyba, że zaczyna go coś męczyć albo ciekawić, nie? Tylko wtedy nadal on by musiał wyjść ze tej swojej strefy komfortu w sumie, nie? Czyli powiedzmy, że jeżeli dlaczego ktoś nie chce przejść na cross, to dlatego, że nie chce wyjść ze strefy komfortu. Zgadza się. I robić w tym, co robi, bo tam jest dobrze i nie widzi, żeby ktoś go stamtąd wypychał, że tak powiem. Nie? Zgadza się. Większość deweloperów jednak skupia się na jednej platformie. Oczywiście mamy wyjątki deweloperów, którzy programują na obie platformy, na Androida, na iOS-a, ale jednak większość deweloperów programuje tylko na jedną platformę. Jednak mówię tu o kroku w przód, bo jednak będziemy zmuszeni wejść na drugą platformę, więc rozwiniemy się w kierunku innej platformy, w której na co dzień nie programujemy w jakiś sposób. Nie mówię tu o języku Swift czy Kotlin, no bo pomijamy ten język w jakimś stopniu i przechodzimy na inne rozwiązanie, ale jednak w cały ekosystem danej platformy musimy w jakiś sposób wejść i go poznać. Więc moim zdaniem jest to krok w przód, bo jednak poznajemy inne platformy, inne rozwiązania, inne podejścia, więc jak najbardziej jest to moim zdaniem duża zaleta. A myślisz, że w ogóle tak odbiegając już od tego tematu deweloperów, czy przyszłością jest to, że będziemy robić tylko cross-platformowe, czyli będziemy korzystać tylko na przykład, nie wiem, z Fluttera i React Native'a, takich rozwiązań, a nie już pisania samych natywnych? No przecież mamy tutaj przykład JavaScriptu, który już jest wszędzie, nie? Nawet w tym mobile. Zgadza się, nawet w tym mobile.
Trochę ciężko jest tutaj stwierdzić, jak faktycznie będzie. Na pewno dążymy do tego, żeby tracić mniej czasu na wytwarzanie tych aplikacji. No, tutaj nie da się ukryć, jeżeli wytwarzamy jedną aplikację, mamy na wiele platform, jest to oszczędność czasu, oszczędność pieniędzy, więc do tego dążymy. Na pewno nie zadzieje się to w momencie, kiedy mamy platformy typu iOS, Android, tylko te wiodące, bo jednak one bazują na tych technologiach natywnych, więc ciężko będzie je jakby wyeliminować, więc to musiałby być kolejny krok, kolejne nowe systemy, nowe rozwiązania, które by wspierały tylko i wyłącznie cross-platform, więc myślę, że nie będzie to totalne zastępstwo, będzie to taka alternatywa, która pozwoli zaoszczędzić pieniądze i czas. Upadek w sumie tego Windowsowego Windows Phone, Windows Mobile, upadek to chyba trochę ułatwił przejście, znaczy rozwinięcie tego cross-platformowych rozwiązań, tak? Bo jedna platforma w sumie odpadła, nie? Zgadza się, miałem też... Chyba ona nigdy nie była wspierana tak do końca, nie? Generalnie no, mamy Xamarina, który jest technologią od Microsoftu i generalnie też jest cross-platformową. Jest może nie zdecydowanie, ale jest mniej popularnym niż React Native i Flutter. Może z tego względu, że mamy kolejny ekosystem, kolejnego dostawcę oprogramowania, który ma swój język, swoje podejście, swoje narzędzia i jest to zdecydowanie mniejsza ilość deweloperów niż w przypadku React Native i Fluttera. I zgadza się, Windows Phone, miałem nawet taki swój epizod półroczny w Windows Phone i faktycznie nie wspominam go super dobrze, w sensie pracując w Androidzie, w Windows Phone zdecydowanie było to dla mnie no, cięższa przygoda. Okej, dobra. Czyli to doświadczenie z Windows Phone'em przerwało to, że tobie się to nie podobało, czy bardziej przerwało to, że ten Windows Phone upadł? Nie, generalnie Windows Phone upadł jakieś pół roku później, jak zrezygnowałem. Okay. To już były jakieś pogłoski, że ten Windows Phone może się nie utrzymać i tym podobne, ale generalnie jednak to była moja decyzja, ponieważ no, ja się nie czułem w tym dobrze i komfortowo. Dziś miałem doświadczenie za sobą już androidowe, wiedząc jak wygląda iOS, jak wygląda programowanie w iOSie, zdecydowanie bardziej wolałem po prostu pójść w jedną z tych idących platform. Okej. A powiedz mi, trochę gdzieś tam wspomnieliśmy o tym, jakie są zalety tego przejścia w cross-platformowe rozwiązania? No generalnie myślę, że najważniejszą zaletą tego, co mamy w crossie, to jest to, że mamy jednak jeden codebase i dwie aplikacje. To jest jakby główna zaleta cross-platformu i wszyscy będą to powtarzać, bo dzięki temu, że piszemy jedną aplikację, możemy ją uruchomić na dwóch platformach. I to jest o tyle fajne, że faktycznie, jeżeli deweloper nie miał styczności z inną platformą albo nie promował na tą drugą platformę, no to jakby ma tutaj od razu możliwość opublikowania aplikacji na tej platformie. Więc to jest moim zdaniem największa zaleta i chyba każdy deweloper tym się trochę kieruje też, żeby jednak wspierać inne platformy. Głównie to ma sens w momencie, kiedy mam, nie wiem, swój prywatny projekt i chcemy coś wypuścić, no dużo lepiej, jeżeli targetujemy też tą drugą platformę, jest to dużo bardziej opłacalne. A powiedz mi, jakie są wady? Bo też o nich wspomnieliśmy w sumie jeszcze, nie? Ale wadą przejścia na, powiedzmy, uprośćmy to, robimy sobie w Kotlinie i chcemy przejść sobie na Fluttera, to jaka jest tego wada? Czy my wtedy co, żegnamy się po prostu już z Kotlinem i nigdy go nie widzimy więcej? Czy to jest jakąś wadą, czy czegoś takiego w ogóle nie ma? Generalnie zawsze, znaczy każdy może odbierać te wady inaczej tak naprawdę i jeżeli kierujemy się tym, żeby poznać nowe technologie, nowe możliwości, to jakby dla nas wadą może być to, że musimy wdrożyć się w nowy język programowania, w nowe architektury, w nowe biblioteki, w nowe środowiska programowania, więc jeżeli ktoś nie lubi zmian i nowych technologii, nowych narzędzi, to może być to dla niego duża wada. Myślę też, że wadą mogłoby być to, że dla niektórych oczywiście, że jednak muszą wejść w tą drugą platformę. Jeżeli ktoś jest bardzo zwolennikiem jednej platformy, nie zawsze chętnie wchodzi w tą drugą platformę, ale myślę, że to jest kwestia trochę podejścia. Moim zdaniem jest to jednak zaleta niż wada i powinniśmy się trzymać tego, żeby wspierać jak najwięcej platform. No i oczywiście jedną z wad dla niektórych programistów może być to, że jednak będą zmuszeni do korzystania ze sprzętu Apple, jeżeli chcemy faktycznie budować aplikacje na iOS-a. I czy to jest największy minus dla ciebie, Paweł? Ja bym powiedział, że to jest ogromny benefit w ogóle. Dla mnie minus to nie jest. Ja lubię używać sprzętu Apple, mimo że robię aplikacje na Androida i tak naprawdę praktycznie od początku swojej przygody z developmentem używałem sprzętu Apple do robienia aplikacji androidowych. Nigdy nie miałem z tym problemu, ale wiem, że są deweloperzy, którzy preferują... Ale telefon od Google'a.
Ale telefon mam od Google. Telefon od Google. Czy a zmieni się na iPhone'a? Nie. Możemy to zdradzić, raczej Paweł, nie. Już teraz, co? Jak teraz w podcaście i przed kamerami powiesz, że kupujesz jednak tego iPhone'a 12 Pro 512 giga, to... Myślę, że iPhone może być moim drugim telefonem ewentualnie. No proszę. No nie, nie. Myślę, że jednak gdzieś jednak ten Android... Nie wiem, skradł trochę moje serce w czasie tego całego developmentu, który miałem za sobą i dużo lepiej mi się używa. Zresztą moja żona ma iPhone'a, więc mam okazję testować na dwóch urządzeniach. I jak korzystasz z tego iPhone'a, to parzą cię ręce? Nie, nie jestem hejterem Apple'a, dla mnie sprzęt jest bardzo fajny i sam system jest ok, więc nie mam tak, że jak go używam, to... Teraz są widżety, Paweł. Teraz są widżety, tak, na Androidzie są już od... No, grubych kilku lat. Ale to są dopracowane, a nie takie tam, wiesz. Proszę cię, na Androidzie też są dopracowane, ale nie wchodźmy w szczegóły. Nie. Dobra, to nie jest odcinek o tym Android odcinek versus iOS, nie? Zgadza się. Okej, okay, dobra, czyli powiedziałeś o tym sprzęcie, że to może być też, albo może być zaletą, albo może być wadą. Wadą dla osób, które faktycznie są związane z, nie wiem, Linuxem, Windowsem. Ktoś może być z Windowsem związany? Może być ktoś pewnie. No, o dziwo, ostatnio jakieś statystyki były i faktycznie na przykład we Flutterze większość używa Windowsa, co jest mega ciekawe. Nie wiem w sumie, czy to trochę wynika, nie wiem, z kraju, który jest najbardziej popularny, w sensie kraju, który Flutter jest najbardziej popularny i gdzieś tam jest na przykład najczęściej Windows używany, ale faktycznie gdzieś ten Windows był bardzo, bardzo popularny. No ale jak mówiłeś, to będzie trochę przeszkadzało, tak, żeby robić na iOS-a jednak, bo nie uruchomisz co symulatora. Zgadza się, generalnie tak naprawdę mamy takie podejście jak CI, które by mogło za nas wygenerować tą wersję, ale sobie nie wyobrażam tego przy codziennym developmentie, gdzie musimy tak naprawdę aplikację sprawdzić w ciągu kilku sekund i zmiany, więc na fizycznym urządzeniu, co jest bardzo istotne, więc ja sobie nie wyobrażam takiej pracy, żeby dostarczyć aplikację na wysokim poziomie na obie platformy, więc to jest wręcz must have. Okej. Okay. Powiedzmy, że taka osoba, która robi w tym Kotlinie, chce przejść na przykład Fluttera. Jak myślisz, ile taka osoba powinna sobie liczyć tego czasu na przejście? Przejście, nazwijmy to, że może, nie wiem, zatrudnić się na przykład na stanowisko Flutter dewelopera i robić w pełni te aplikacje we Flutterze właśnie. No myślę, że tutaj będzie to wszystko zależało od seniority, bo jeżeli faktycznie deweloper ma dużą wiedzę na temat danej platformy, więc tak naprawdę nie chodzi tu o sam język już i o... Ale tej jednej platformy, tak? Nawet tej jednej, ale chodzi o to, że ma tą wiedzę na temat wszystkich funkcjonalności mobilnych, które są bardzo zbliżone na Androidzie, na iOSie. Chodzi o cały ekosystem mobile, który już zna, bo miał okazję wytwarzać jakieś aplikacje. To zdecydowanie łatwiej będzie mu przejść na technologie cross-platformowe. Myślę, że nawet taka osoba, która ma doświadczenie z mobile, tak naprawdę miesiąc wystarczyłby, żeby wdrożyć się jakby w, powiedzmy, w React Native czy Fluttera. Oczywiście to też będzie miało znaczenie, z jakiej technologii przechodzimy. Jeżeli przechodzimy z Androida, iOSa, zdecydowanie lepiej i łatwiej będzie przejść na przykład na Fluttera, w którym Dart jest bardzo podobny do Swifta czy Kotlina, więc to będzie też zależało od tego, z jakiej technologii przechodzimy, bo na pewno ktoś, kto przechodzi na przykład z web developmentu, będzie chciał przejść na Fluttera na przykład, czyli troszeczkę tak na skos, no to może mieć troszeczkę ciężej i zajmie to więcej czasu, ale jeśli mówimy o natywnych technologiach na cross-platform, to myślę, że spokojnie osoba doświadczona w ciągu miesiąca jest w stanie dobrze ogarnąć dany framework. A tobie, Paweł, ile zajęło przejście? Trochę ciężko to stwierdzić, bo ja bardzo długi okres jakby czasu powoli wchodziłem na platformę, ale myślę, że jak już tak faktycznie usiadłem do cross-platformu, to zajęło mi to chyba 2-3 tygodnie, żeby zacząć robić tę aplikację, generalnie nie skupiając się zbytnio na tym, jak działa ten framework. Okej, okay, dobra, spoko. Czyli 3 tygodnie, tu koronawirus pomaga, bo w domach siedzi się, tak, na siłownię już nie można pójść, bitka zrobić, więc chociaż nie wiem, kiedy ten odcinek się pojawi, ale pewnie nadal siłownie nie będą otwarte. Pewnie nie, niestety. Niestety, nie skorzystam, no trudno. Może w przyszłym roku. Dobra, powiedz mi, czy jeżeli ktoś robił native w Androidzie, to musi się dowiedzieć jakichś rzeczy z iOS-a? A jeżeli tak, to jakich? Generalnie nie jest to tak, że musi się dowiedzieć. Aczkolwiek jeżeli dążymy do tego, że chcemy wypuścić aplikację na obie platformy, to będziemy zmuszeni, żeby dowiedzieć się pewnych procesów z danej platformy, chociażby przy publikacji aplikacji i przy tym, jakie są wymagania danego sklepu. Ale tak naprawdę nie jest to konieczne, żeby zacząć tą przygodę z cross-platform. Tak naprawdę podczas developmentu będziemy musieli konfigurować
Androida, iOS-a, więc będziemy musieli poznawać pewne ograniczenia i wymagania danej platformy, ale oczywiście nie jest to jakby wymagane na start. Na pewno będzie to duże ułatwienie, jeżeli ktoś już zna wymagania danej platformy i to, jak trzeba implementować funkcjonalności, jak trzeba je konfigurować, to zdecydowanie będzie to duże ułatwienie. Powiedz mi, czy znasz jakieś przypadki osób, które wróciły do Native, przechodząc na Fluttera? Wiesz co? Wszystkie osoby, które znam, też mocno nie chciały rezygnować z Native. W sensie, w jakiś sposób chciały przy tym Native zostać. Tak naprawdę w cross-platform ten Native zawsze gdzieś tam w tle jest. Czyli jedną nogą gdzieś w tym Native jesteśmy. Jedną nogą jesteśmy w tym Native i moim zdaniem to jest dobre podejście, żeby być w tym Native jedną nogą. Bo jeżeli... A da się, tak rozumiem. Także to nie jest coś jak, nie wiem, full stack i dla niektórych osoba robiąca i frontend i backend to ani trochę tego, ani trochę tego. I... Znaczy tak naprawdę, jeżeli już robimy projekty komercyjne i faktycznie skupiamy się na cross-platform, no to ten Native na pewno jest rzadziej wykorzystywany, no bo jednak nie piszemy tych aplikacji wykorzystując tej technologii Native. Ale wszystkie paczki, które wykorzystujemy, zdarza się, że potrzebujemy zrobić własną paczkę, no to musimy tą implementację w Swiftie czy w Kotlinie napisać, więc dalej z tym językiem zostajemy. I ja jestem za tym, żeby z tą technologią Native dalej pozostać, żeby nie zostać też, nie zostać w tyle, żeby iść z tymi technologiami, z nowymi rozwiązaniami, które wprowadza Google czy Apple, ponieważ jeżeli odstawimy całkowicie Native na 2-3 lata, jest to dużo czasu, jeśli chodzi o technologie mobilne, to na pewno ciężej będzie później ewentualnie wrócić, jeżeli taka potrzeba by została. A powiedz mi, czy jest sens przechodzić w ogóle na cross-platformowe rozwiązania, żeby robić tylko na jedną platformę? Czyli wychodzimy z Kotlina i chcemy robić nadal sobie na Androida, ale we Flutterze. Czy to jest sensowne w ogóle podejście, czy raczej nie? Czy jest sensowne? To jest ciekawe, bo generalnie cross-platform powstał po to, żeby zrobić to na wiele platform, a nie jedną, więc sam zamysł troszeczkę tutaj jakby nam to wyklucza, ale generalnie faktycznie wielu deweloperów przechodzi na cross-platform, nie interesując się tą i drugą platformą, w sensie zostaje przy tej, przy której było, robiąc w cross-platform. Moim zdaniem jest to spore ograniczenie, bo tak naprawdę nie poznajemy tej nowej platformy, nie poznajemy tych wymagań, więc w jakiś sposób nas to pewnie trochę blokuje. Ale faktycznie ma taką zaletę, że jeżeli tą aplikację napiszemy w cross-platform i stwierdzimy po roku developmentu tej aplikacji, że jednak chcemy ją wypuścić na drugą platformę, no to tak naprawdę nie zajmie nam to dużo czasu, żeby to dostosować do tej platformy. Ale nie zrobimy tego tak od tak pstryknięciem palca. Myślę, że nie. Jeżeli nie skupimy się na konfiguracjach wszystkich, które musimy robić i na Androidzie, na iOSie, może być to problematyczne, ponieważ te konfiguracje często zajmują dużo czasu i nie będzie nam w zasadzie przełącznika, który nam wygeneruje prosto wersję iOS-ową zazwyczaj czy Androidową. Musimy dokonać szeregu konfiguracji, które po prostu... Tak brzmi, Paweł, jakbyście w tym Flutterze w ogóle nie programowali, tylko konfigurację składali. Jeśli chodzi o platformy mobilne, to faktycznie duża część to są konfiguracje, żeby dostosować do tych funkcjonalności typowo platformowych, typu pusze, deep linking i tym podobne. Nie jest to coś, co zajmuje też super dużo czasu. Jeżeli ktoś ma z tym doświadczenie, to zajmuje to stosunkowo mało czasu, ale jeżeli ktoś wchodzi to pierwszy raz, to może zająć to faktycznie dość sporo czasu. Okej, spoko. A powiedz mi, jeżeli mówimy o przejściu z jednego do drugiego i byśmy zaczęli mówić o technicznych różnicach, to jakie by to były? No tutaj myślę, że moglibyśmy długo rozmawiać, chodzić szczegóły, jeśli chodzi o takie techniczne rozwiązania, techniczne różnice, ale myślę, że jednak główną taką różnicą będzie oczywiście język programowania, bo raczej nie mamy technologii cross-platformowej, która używa Swifta bądź Kotlina. Oczywiście mamy Kotlin multiplatform, ale to jest troszkę inna droga. Ale myślę, że oczywiście język, oczywiście architektura, często wzorce są bardzo podobne do tych z Native, bo jednak to jest to po prostu zwykły język programowania, ale mamy inne biblioteki, mamy inne środowiska programowania, które czasami się zmienią, czasami nie. Zakładam, że jeżeli ktoś przychodzi z iOS-a na przykład na Fluttera czy na React Native, to raczej wykorzysta inne narzędzie niż Xcode do tworzenia aplikacji. Jeżeli ktoś przychodzi z Androida, na przykład na Fluttera, to może dalej robić w Android Studio, więc zakładam, że te ID się może zmienić, bądź się nie musi zmienić. Inne różnice techniczne. A w ogóle co jest podstawowym takim narzędziem do programowania do Fluttera? Takim oficjalnym Android Studio? Nie ma oficjalnego, w sensie i Visual Studio Code i Android Studio są takimi dwoma, które są bardzo popularne wśród społeczności i
zauważyłem, że większość deweloperów, która nie miała styczności z Android Studio, idzie w Visual Studio Code, mhm. a deweloper, który miał styczność z Android Studio, jest przyzwyczajony do IntelliJ'a, jasne. Do środowiska IntelliJ, więc raczej używa Android Studio. Mhm. No jednak Visual Studio Code będzie lżejszy, troszeczkę mniej RAMu zużywał, więc dużo osób i tak wykorzystuje tego Visual Studio Code. RAMu tutaj przecież jest pełno na tych komputerach teraz to. No jest. Ale zjada aż tak dużo. No zjada sporo, w sensie, jeżeli faktycznie jeszcze mamy gdzieś uruchomione emulatory, symulatory, to naprawdę dużo RAMu potrzeba i czuć ciepło i wiatr we włosach, jak tak, wiatraki się rozkręcają. Tak to wygląda. Okej, okay, dobra. Z tych technicznych różnic jeszcze, czy jest różnica w wydajności? Masz na myśli wydajności w stosunku do native? Tak, tak. Mamy Kotlin, mamy Fluttera. Zawsze native będzie tym najbardziej wydajnym. W sensie najłatwiej uzyskać tą dobrą wydajność. Oczywiście Flutter, na przykład Flutter bardzo mocno celuje w tą wydajność i no, dąży do tego, żeby osiągać wydajność na poziomie 120 klatek na przykład na sekundę, co jest dobrą wydajnością. React Native też ma dobrą wydajność, ale jakby wszystkie statystyki mówią, że gdzieś tam delikatnie jest za Flutterem, to nie znaczy, że ta wydajność jest zła, po prostu... Może być też niezauważalna, ale może być przy jakichś konkretnych aplikacjach będzie. Myślę, że właśnie przy tym odświeżaniu większym już może gdzieś to być widziane, po porównaniu React Native, Flutter i Native, ale ta wydajność, tak jak mówisz, nie jest na tyle zauważalna czasami, żeby to mocno porównywać. Oczywiście, jeżeli te implementacje są, że po prostu aplikacja źle napisana, to nawet na Native może to być widoczne, że to nie jest płynne, ale jeżeli wchodzimy w jakieś benchmarki, w szczegóły, to Flutter jest bardzo blisko z React Native, to nie jest tak, że Flutter jest też super, jakoś dużo bardziej wydajny, aczkolwiek łatwiej tą wydajność dobrą osiągnąć. Wielu deweloperów React Native, z którymi miałem kontakt, mówili, że przy jakichś zaawansowanych animacjach gdzieś ten React Native, ta wydajność spadała mocno. W Flutterze zaawansowane animacje nie zauważyłem, że powodowały jakiś spadek klatek. W ogóle animacje we Flutterze to jest chyba taki konik, tak? Czy trochę, coś, troszkę jest... tak. Generalnie Flutter dostarcza dość sporo komponentów, widgetów, które pozwalają nam nabudować takie zaawansowane animacje kosztem jakby w sensie, że jesteśmy w stanie to zrobić bardzo szybko i wydajnie. Więc... Bo pamiętam taką konferencję jakaś była z Flutterem, nie pamiętam jak ona się nazywała, ale byliśmy na niej razem i nazywało i tam przez pierwszą chyba godzinę czy dwie prezentowane były tak naprawdę wszystkie UI-owe feature'y. No, jakieś, generalnie nie? Flutter jest frameworkiem UI-owym, no. O to chodzi, że... Tak, tylko bardziej nie było to skupione dla deweloperów, okay, tak, że hej, zobaczcie jak tu łatwo zrobić aplikację, użyj tego i tego, tylko bardziej było to prezentowanie samych jakby już gotowych rozwiązań, tak? Bardziej, tak. Żeby nie wiem, dla oka było coś przyjaznego i tak dalej, nie? Mam wrażenie, że coś tak jak Apple działa trochę, ale może coś w tym takie być. Moje skojarzenie. Ale faktycznie Flutter dostarcza dużo takich już gotowych narzędzi, które pozwalają nam te animacje zbudować, w sensie naprawdę nie potrzebujemy nawet jakiejś dużej wiedzy, żeby te animacje stworzyć, nawet z zakresu animacji samych. Oczywiście mamy też narzędzia zewnętrzne, które nam pozwalają zbudować mega zaawansowane animacje, ale jeśli chodzi o takie standardowe, które wykorzystujemy też w mobile do interfejsu, bo to jest najważniejsze to naprawdę mamy dużo gotowych widgetów, które nam to pozwalają po prostu zrobić. A powiedz mi, jak wygląda, bo to są piątki po deployu, no to muszę zapytać o deployment. Jak ten deployment wygląda? Czy on się różni w Kotlinie na przykład, a w Flutterze? Generalnie nie, bo tak naprawdę właśnie od momentu deploymentu, czyli budowania tej wersji, w przypadku oczywiście mówię cross-platformu typu React Native Flutter, jest to zbliżone, generujemy te pliki wykonywalne, które musimy po prostu deployować, czy to na jakiś CI, czy na Firebase App Distribution, czy już na Stora, więc cały ten proces generowania aplikacji jest taki sam. Oczywiście mamy jakieś dodatkowe narzędzia, czy toolsy, które też nam generują te aplikacje, ale jakby sam proces jest taki sam, więc jeżeli mamy CI, to między native a crossem nie będzie dużej różnicy. Okej, okay. Jak już jesteśmy przy deploymencie, to zapytam, czy deployment w piątki robisz? Nie. Nie, ale dlatego, że... Nie, no szczerze mówiąc, zdarzyło się kiedyś robić deployment w piątek, ale raczej było to na żądanie klienta wręcz. Sam osobiście nie robię, bo
deployment aplikacji mobilnych jest o tyle problematyczny, że aplikacja przechodzi review, więc jeżeli rzucimy aplikację w piątek, często i tak ta review nie przejdzie, więc... Bo czyli w sumie robienie deploymentu w piątek jest bezpieczne. Tak, no, w piątek można wrzucić, ale z manualną publikacją okay. I opublikować to w poniedziałek. Okej, okay. Manualna publikacja to jest taka, że rozumiem, ktoś zatwierdza, a my jeszcze potem klikamy, że tak, opublikuj, tak? Tak, że musimy jeszcze potwierdzić okay. publikację. To w sumie taka bezpieczna opcja, nie? Tak, wtedy faktycznie w piątek można byłoby to wrzucić, czy review i tak raczej nie przejdzie, bo w weekendy raczej nie jest, nie jest sprawdzane. Nie wiem, czy tak, czy i Google, i w Apple, ale wiem, że nie zawsze jest i wtedy w poniedziałek dopiero opublikować. Mhm. A powiedz, jak to wygląda, bo zrobimy sobie deployment, no i teraz to w sumie zależy od użytkowników, nie? Czy oni sobie pobiorą to, czy nie. Zgadza się. Tak, więc to trochę inaczej niż przy web developmentie, gdzie od razu każdemu serwujemy nową wersję, nie? Tak, zgadza się, dlatego często musimy zadbać o tą kompatybilność wsteczną i w przypadku, najczęściej w przypadku na przykład API, w którym się komunikujemy, czyli backend też musi tą kompatybilność zachować z aplikacjami starszymi, które są na markecie. Oczywiście większość użytkowników ma tą automatyczną aktualizację, więc dla większości zrobi się to w tle, ten update, no ale są tacy, którzy wyłączają tą opcję na przykład i dopiero przy manualnej aktualizacji tą aplikację dostaną i faktycznie musimy zadbać o to, żeby ta wsteczna aplikacja też działała. Narzędzia do debugowania jakoś się różnią? Szczerze mówiąc, różnią się dość mocno, w sensie tak naprawdę w Native mamy całkowicie inne narzędzia niż te, które mamy w React Native i Flutterze, aczkolwiek i tutaj mamy ich, na tyle są one dobre, że są wystarczające moim zdaniem w obu przypadkach sprawdzą się, ale na pewno musimy jakby nauczyć się, po prostu musimy poznać te narzędzia i wiedzieć, jak je obsługiwać, ale faktycznie narzędzia do debugowania, w sensie nie do debugowania, tylko bardziej do analizy kodu, analizy aplikacji, analizy wydajności, pamięci, faktycznie się różnią. Okej, okay. A jakbyśmy mieli mówić o szybkości developmentu, ale w taki sposób, że robimy też na Androida na przykład, czy szybciej zrobimy natywną aplikację, czy szybciej zrobimy we Flutterze? Wiesz co, tu są właśnie zdania podzielone. Myślę też, że bardzo doświadczony programista natywny pewnie zrobi tę aplikację w podobnym czasie jak we Flutterze, ale wielu deweloperów potwierdza, że w cross-platform aplikację zrobi szybciej niż w native. Myślę, że to też troszkę wychodzi z tego, że technologie cross-platformowe są nowsze niż native i są trochę usprawniane. Ten development jest szybszy, jest trochę przyjemniejszy, więc często jest tak, że aplikacje w cross-platformie zrobi się szybciej niż w native. Czyli pasuje dla startupów robienia MVP? Myślę, że zdecydowanie cross-platform jest idealny dla, tak mówisz, dla MVP, dla startupów, dla jakichś prywatnych projektów, bo jednak faktycznie mamy dwie platformy. Myślę, że to jest idealne. Czyli też w sumie patrząc na to, że dla osób, które nie wiem, interesują się po prostu mobile i chciałyby zrobić sami sobie aplikację jakąś, to pójście we Fluttera, czy w ogóle cross-platformowe rozwiązanie byłoby spoko, bo mogliby to zrobić szybciej po prostu, nie? Myślę, że tak. Jeżeli nie mają doświadczenia z mobile, mogą mieć pewne jakieś blokady w stylu, że właśnie musimy skonfigurować daną funkcjonalność jakby z poziomu już poziomu native, albo co gorsza, nie mamy jakiejś paczki, która obsłuży za nas to, to faktycznie musimy troszeczkę głębiej wejść w technologie natywne, ale generalnie myślę, że to jest dobre podejście. Okej, okay, dobra. I na koniec zapytam, co byś zaproponował właśnie takim osobom, które chciałyby przejść z jednej platformy do drugiej, czy jakieś konkretne, nie wiem, kursy, jakieś konkretne podejście, nie wiem, no wiadomo, aplikacja to do, to każdy już pewnie zrobił 20 razy. Czy jest coś, co byś polecił, od czego w ogóle zacząć i na co zwrócić uwagę? Na to, co tobie się rzuciło w oczy, przechodząc na przykład. Nie? No, przyznam szczerze, że no, na pewno najlepiej robić to na projekcie, w sensie, jeżeli mamy taką możliwość, najlepiej z kimś, kto klienckim ma najlepiej. Niekoniecznie, w sensie, często do tego to się sprowadza, ale tu wtedy mamy zazwyczaj pomoc osoby, która ma doświadczenie już, więc jeżeli mamy możliwość rozwijania się przy osobie, która zna technologię, jest to zdecydowanie łatwiejsze, bo jednak nakieruje nas, co jest istotne w tej technologii albo w tym rozwiązaniu. Jeżeli nie mamy takiej osoby, no to faktycznie musimy posiłkować się dokumentacjami, publikacjami, jakimiś kursami też online. Tych kursów jest naprawdę bardzo dużo. Nie polecę jakiegoś jednego konkretnego, bo jest ich cała masa, ale naprawdę jest ich dużo, więc po takim kursie będziemy mniej więcej wiedzieli, w którym kierunku w ogóle uderzyć i za co się zabrać. Mamy też bardzo dużo open source'owych, nawet całych projektów, które też nam pokażą, jak podejść do tego w ogóle projektu, jak zarządzać
całym kodem, jak zarządzać stylami, jak zarządzać jakimiś zasobami i tym podobne, więc open source na pewno jest tutaj bardzo istotny. No i oczywiście zawsze warto sobie zrobić jakiś swój własny, prywatny projekt, w którym jakiś problem sobie możemy rozwiązać i spróbować zrobić to za pomocą tej technologii właśnie, ale jednocześnie też spróbować wejść troszeczkę w obie platformy, czyli Android, iOS. No niestety ciężko będzie na start zapoznać się z dokumentacją na przykład React Native, Flutter i jeszcze dodatkowo Android i iOS, więc zdaję sobie sprawę, że raczej skupiamy się na tej React Native bądź Flutter i dodatkowo ewentualnie, jeżeli potrzebujemy coś z danej technologii natywnej, to wchodzimy już w szczegóły dokumentacji Android bądź iOS. Ja myślę, że jestem przekonany do tego, żeby przejść na cross-platformowe rozwiązania. Nie wiem jak wy, mam nadzieję, że wy też, więc dajcie znać w komentarzach gdzieś tam pewnie na dole, a jeżeli słuchacie tego jako podcastu, to zawsze możecie zostawić ocenę tego podcastu z 5 gwiazdkami oczywiście i robiąc to na swoich urządzeniach mobilnych, czy jest to Android, czy Super iOS. Super iOS i Android, dokładnie tak. Dzięki bardzo i do zobaczenia, do usłyszenia.